Szczęść Boże! Witam Was już w trzecim odcinku naszego vloga Liturgia od Zakrystii. Dzisiaj powiemy sobie o ampułkach, dzbaneczku, na wodę, misce oraz lawaterzu. Ampułki. Po co one w ogóle są? W ampułkach trzymamy wino oraz wodę, które będą nam służyć do przeistoczenia wina w krew Chrystusa, a następnie do puryfikacji. W ogóle do czego nam służą ampułki? Ampułki służą do tego, by ministrant bądź usługujący do mszy świętej mógł podać kapłanowi wodę i wino w trakcie sprawowania Najświętszej Eucharystii. Jak w ogóle to odróżnić? I z czego one powinny być wykonane? Ampułka najlepiej, żeby była szklana, po to, by można było ją zachować w czystości. Często właśnie widać podbijane palce bądź jakieś zacieki, ponieważ wino najczęściej jest słodkie bądź półsłodkie. Dlatego tak ważne jest to, by utrzymać ampułki w należytej czystości. Jak je w ogóle odróżnić? Jak odróżnić ampułkę z winem od ampułki z wodą? Najczęściej na ampułkach widzimy takie literki jak V bądź A. V to jest po prostu wino, a A to aqua, czyli woda. Albo tak jak w naszym wypadku, nakrętki są różnego koloru. Złota, czyli wino, bądź srebrne, czyli woda. Nieraz jeszcze występuje, że ampułka z winem ma na uszku wstążeczkę. Kolejnym elementem potrzebnym do mszy świętej jest dzbanek, w którym mamy wodę i też najlepiej, żeby był szklany, żeby też można było go zachować w należytej czystości, żeby kamień się nie osadzał, żeby był czysty. Następnie miseczka, po to, by ministrant mógł nad tą miseczką polewać z dzbanka dłonie kapłana. Ja sobie zademonstruję w ten sposób, sam sobie poleję. A następnie te dłonie wyciera się w lawaterz, czyli po prostu w ręczniczek, który zawsze jest złożony w harmonijkę. I to tyle. Dziękujemy Wam bardzo za to, że wytrwaliście do końca naszego odcinka. Już dzisiaj zapraszam Was na kolejny, w którym będziemy mówili o księgach liturgicznych. Zostawcie subskryba, koniecznie, podobno tak się mówi, oraz zalajkujcie nasz filmik. Szczęść Boże!